Właśnie słyszymy kolegę Tomasza, obok widzimy kolegę Zbigniewa. Akurat będę obrobił ten film tak, żeby tam można byłoby pokazać. I ten puchar, tu, który na początku jest, tu widzimy wódka dębowa, polska, tak, ilość 1 litr, tak? No ciężko będzie wyciąć ten komentarz, bo kolega tak świetnie komentuje, ale, ale skąd ten puchar? Stworzyłem sobie taki mini wspólny gołębnik z gołębi, które nabyłem w tym roku do rotowania, albo gołębie, które są pochodzenia od różnych innych hodowców, nie bezpośrednio wywodzę się z mojej linii. Postanowiłem, że który gołąb, którego hodowcy będzie na najwyższym miejscu na liście oddziałowej, ufunduję taki mini puchar. Pokażmy od razu tą listę. Tak, jest lista. Ja tutaj pokażę tak, żebyśmy widzieli, bo to ciekawe tutaj 11 jest, lotnik oddziału. Tak, to jest 11 lotnik oddziału, Babral T&R, czyli Tomasz i Robert. I gołąb po numerze PL05316-21057. Tak. I drugi gołąb, 18, to jest też kolegi Zbyszka 21090, bo ja mówię kolegi Zbyszka, bo to są oryginały. Tak. Na obrączkach nawet z Myszkowa. Drugi też by wygrał, nie? Dokładnie, żeby uściślić to, muszę doprecyzować, bo sezon miał się składać 6 lotów, to jest po 4 lotach, te, które były zaliczane do Generalnego Mistrzostwa Polski. Piąty lot się nie odbył ze względu na katastrofalną pogodę. Czeka nas jeszcze jeden lot, ale tam seria jest 10-5, więc trudno, żeby było sprawiedliwie. Te pierwsze 4 loty, które były wybrane, decydowały o kolejności miejsc. Pierwsze miejsce zdobył gołąb kolegi Zbyszka. Może nie jest to jakieś nie wiadomo wielkie wydarzenie, bo takich wspólnych mini gołębników pewnie nie ma, ale dla mnie jest to olbrzymia satysfakcja i radość, że te gołębie spisały się znakomicie z 6 gołębi. 4 są na pierwszej kartce do oddziału. Życzę każdemu, kto kupi gołębie, żeby takie wyniki te gołębie robiły. Także koledze Zbyszkowi. Tu jest symboliczny puchar. Tak jak ja tylko przypomnę o obowiązku odprowadzenia 10% wartości od nagrody w zawodach sportowych. Myślę, że była fajna zabawa, bo hodowcy, którzy mnie znają, wiedzieli o tej rywalizacji. Zresztą jak nabywałem te gołębie, też mówiłem, że coś takiego jest. Nie wiem, czy tam utkwiło w pamięci, czy nie. Dzisiaj się akurat udało nam spotkać, dlatego jest ta przy okazji akurat. Ja jestem bardzo też zadowolony, ponieważ właśnie wkrótce się udajemy z kolegą Zbyszkiem do Pyzówki. Tam będziemy wieczorem rozmawiać o gołębiach i nam się ten puchar, że tak powiem, bardzo przyda. Tym bardziej, że z 6 gołąbków są aż 4 gołębie, nie? O kolei na tym, nie? No, także tu listę widzieliśmy. To gratulujemy tylko jeszcze raz. Pokażę jeszcze też, jak to wyglądało w rywalizacji z pozostałymi gołębiami, bo koledzy znają swoje gołębie. Czy widzimy do 5 miejsca 4 gołębie, to są kolegi Zbyszka. Trzecie miejsce ma gołąb na twoim numerze. 447, to jest oddział tutaj właśnie Limanowa 2. Tak. I co tam jeszcze jest? I wszystko inne to są gołębie już też takie same numery. Tylko w pięciu jest cztery oryginały Zbyszka Oleksiaka. Tak, tu trzeci jest akurat krzyżówka Henka de Wirda z Holandii, tak? 351, bardzo fajny samczyk wyszedł z tej krzyżówki. Samica jest moja, samiec jest od kolegi Henka. Tu kole szóste, siódme miejsce to jest ten wspomniany wcześniej Ryszard Murzyn. Także tu z oddziału. Tak jest. Czyli dziękujemy bardzo i gratulujemy. Tak jest.